Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj gram bez AD. Jak widzicie, nie mogę skręcać w lewo i prawo przyciskami. Gramy z Patrykmanem. Wreszcie się doczekał Reksio. Jestem bardzo zadowolony, bo bardzo chciał i mówił, że to jego marzenie. A więc ciebie pozdrawiam i się cieszę bardzo, że tak miałeś marzenie, ale chyba używasz tych przycisków. Nie używaj AD. No może nie używa w sumie. W sumie to się nie znam. Nie będę mówił, że... A w sumie to teraz muszę iść do przodu. Spoko, jak nie używasz. W sumie to nie jest aż taki ciężki challenge dla mnie. Ja używam ich często, ale... Nie no, można tak sobie skręcać i to jest wykonalne. Gorsze by były pozamieniane przyciski, więc jeśli chcecie taki ciężki challenge, napiszcie w komentarzu, proszę o jakieś autorskie challenge, jakieś naprawdę autorskie, których nie ma w ogóle. Oj, teraz będzie ciężko z tym, ale dobra. W sumie to nie aż tak ciężko. Powinno być wykonalne. Nie wiem, widziałem, że wam się spodobał taki dłuższy materiał. Dosyć ładnie go obejrzeliście. Więc ten materiał też postaram się, żeby był dłuższy. Jeśli przegramy, to będzie po prostu kolejna ręka, nie? Myślę, że tak jest uczciwie i przyjemnie. A my straciliśmy łóżko, więc będzie kolejna ręka na pewno. No trudno, no trudno. No nic nie zrobię. No dobrze, Patryk, że spadłeś, bo tak zagramy kolejną arenkę właśnie. No nie, ktoś wyszedł. Dobra, już poczekamy sobie ten czas. Jak widzicie, nie mogę się ruszać. Stoję w miejscu i nic nie robię. Klikam ten guzik i nic się nie dzieje zwyczajnie. Więc nie oszukuję na tym challenge'u. Przepraszam, że był tylko ten film i jeszcze Skywars, ale była przerwa, ale to nie była przerwa duża, bo tylko jedna odniowa między tymi filmami, ale już wrócimy do takich regularniejszych, przynajmniej przez 12 dni będą codziennie. To wam mogę powiedzieć już od tego piątku. Po prostu, tak? Tak wam mówię od razu, a my gramy kolejną arenkę. Nie no, nie będę takich dziwnych odgłosów wydawał, bo wychodziło, że jakieś dziwne są, a więc tak normalnie będę mówił. Fajną masz tą owieczkę, jest taka mała, Patryk. Ja mam taką ogromną krowę. No, ogromna krowa jest nieporęczna. I mi ciągle spada i blokuje bloki. Oj, to jest nieprzyjemna ta krówka. Ewidentnie, tylko dlatego, że mi się z Afriko wylosowała, to ją mam. Bo nie chce mi się płacić za peta. No więc tak, taki mamy klimat. W sumie nie jest aż tak źle. Gorzej by było bez WUP i S. Więc jeśli taki chcecie challenge, albo gram na strzałkach challenge, tego też nie widziałem. Więc bardzo chętnie go wykonam, więc tylko musicie napisać w komentarzu. Czekam na wszystkie komentarze od was na temat jakichś challenge'ów, no jak mówiłem. A i zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subika z dzwonkiem i na Discorda wbijcie, bo wiele osób jeszcze oglądające moje filmy nie subskrybuje. Jest to mały, mniejszy odczynnik niż wcześniej, bo z 90% na 50%, ale jest to wywołane tylko i wyłącznie nie tym, że zasubskrybowało wiele osób, a po prostu jest to społeczność z live'ów. Pozdrawiam was wszystkich, które wracają też już od piątku, jak mówiłem, na Skywarsach. No i po prostu stąd wynika większa liczba oglądających moje filmy do końca, ale nie wzrosła aż tak liczba subskrybentów, ponieważ z jednego takiego filmu, nagranego przeze mnie, zmontowanego podstawowo, zrobiona miniaturka, mam jednego subskrybenta niestety, a z takiego live'a 3-godzinnego 40 potrafi wejść, ale no czasem nie da się zrobić live'ów, ale dlatego ja wam mówię, że są bardziej opłacalne i bym wolał. W sumie to mógłbym nie robić odcinków, tylko live'y, ale no odcineczki też fajnie jak są, bo odcineczki mogą kiedyś się ponieść dalej, jak wiemy, a live'y się nie poniosą. Tyle już, ile zdobyły, to tyle już zawsze będzie z tych live'ów, no niestety.
Nie udało się. Kolejna arenka będzie. Dobra, Patryk. Wiem, że żyłeś, ale no trudno. Wiem, że jestem niedobry, ale i tak by cię sklepali już. Przepraszam. Ale nie było szans już, naprawdę. Więc lecimy na kolejną arenę, żeby nie przedłużać. Sprawdzę tylko, czy się nagrywa. Chyba się nagrywa. Widzę, że jest 8 minutek, więc nie ma dramatu. Lecimy, ale nie, to nie jest 8 minutek, to ja tu po prostu dźwięk wcześniej nagrywam, a mamy 5 minutek, ale to i tak już jest spoko. Dużo arenek będziecie mieli przegranych, co prawda, ale dużo. Całkiem fajnie. Nie robię żadnych cięć, bo mi się nie chce. Pozdrawiam, Patryk. Nie robię żadnych cięć, bo mi się nie chce. Nie będę mówił, że chce mi się, bo tamci robią se cięcia i co? Rzadko filmy są. Wolicie z cięciami i rzadko, czy bez cięć i bardzo często. Aż tak to się nie zacinam, już leci takie flow, takie coś jak na live, że mogę mówić bez jąkania się. No i tak jest normalnie, więc nie muszę ciąć w ogóle prawie nic. No i nie tnę. Tak naprawdę nie wyciąłem żadnego fragmentu od początku, od kiedy nagrywam regularnie, czyli od kwietnia. Nie wycięty został żaden fragment, kiedy się zająknąłem. Nawet jeśli wtedy jeszcze nie było tego flow i czasem naprawdę się zacinałem, to nie zostało to wycięte, żeby widać było, że tak było, że powoli jest lepiej, bo jest lepiej już na pewno. Odkąd było więcej live'ów też, jak wiecie, na pewno na moim kanale, to już złapałem taki flow. W sumie ten challenge jest dosyć prosty. To zależy też, na jakich przeciwników traficie, z kim jesteście w drużynie. No to głównie od tego zależy, on jest spokojnie wykonalny, to wam od razu mówię, to nie jest jak bez żelaza challenge na solo, które jest praktycznie awykonalne, to jest challenge, myślę, wykonalny i to nawet w prosty sposób można go zrobić i być zadowolonym z wyniku, ale mi się nie chce nagrywać parę gierek tylko po to, żeby wam pokazać, że to wygrałem. Ja wolę wam to powiedzieć, bo taka jest prawda. I ile to trzeba czasem gierek zagrać, żeby to się udało, bo jak oni robią pełno gierek, ojeju, ojeju, przegraliśmy, o, zrobię sobie drugi odcinek, o, bo przegrałem, a na odcinku to musi być wygrana, nie? No to trzeba zmienić te standardy utworzone przez tych Jupiterów innych. Oj, pan Koksolo troszkę niemiło napisał, ale dobra, nie będziemy nic mówić, nic pouczać, niech pisze sobie jak chce, najwyżej kiedyś wyrwie bana. Już troszkę mówię jak, no nie powiem, no lepiej nie, ale możecie mówić jak kto mówię, opowiem wam żart, tyle, dobrze, lecimy na czerwonych, oczywiście nie powiem, nie, w sumie musiałbym jakiś znać, nie, no nie znam, ewidentnie. Możecie napisać jakiś żart w komentarzu. Czym więcej komentarzy, tym lepiej. Nie oszukujmy się. Więc zapraszam. Tylko jakiś taki cenzuralny. Jak jest niecenzuralny, to dajcie cenzurę na wszystkie słowa niecenzuralne. Nie tak, żeby się zaczynało, że patrzcie. Są dwa nieocenzurowane, a reszta jest ocenzurowana. To dajcie na wszystkie cenzurę. To wtedy wam nie usunę komentarza. Więc tak możecie cenzurować, żeby nie było wiadomo, co tam w ogóle jest. Polecam. Polecam taką cenzurę. Jest miła i przyjazna. Dobra, niszczymy, chociaż... A, oni nie mają beda, jestem bardzo mądry. A ten ma 4 HP, a sam chciał, żeby go sklepać chyba. A w ogóle mam zrobić film z moja taktyka na Bedwars Challenge, ale tam już chcę wygrać. Już nie będę oszukiwał, bo tam już wypadałoby wygrać. Wypadałoby pokazać, że ta taktyka jest skuteczna i że tylko nie gadam jak głupi youtuber. No to co innego, bo challenge to można pokazać, ale taktyka, jak mówisz, że jest najlepsza i przegrywasz, no,
No nie oszukujmy się, to nie jest zbyt mądre. Mówienie, najlepsza taktyka, jeśli przegrywasz przez nią. Aha, zapomniałem, że nie działa AD. No i spadłem. No taki mamy klimat w challenge'ach. Taki jest klimacik. Piękny. W sumie piękny. Nie będę narzekał, bo jest ładny i spokojny. Dobra, nie wiem kiedy wam to zmontuję. Myślę, że w poniedziałeczek zmontuję. Nagrywamy na sobótkę. Ojojoj. Ile my mamy tych minutek na razie? 10. Dobra, macie jeszcze jedną arenę bonusową od Kubodzieja. Mógłbym skończyć ten materiał, ale pomyślałem. No po prostu zrobię wam jeszcze jedną arenkę. Będzie lepiej, będzie fajnie. Może byście chcieli bez skakania challenge, ale nie tak jak Janet Player zrobił, że on sobie autojumpa odpalił i leci. Bo to było troszkę śmiesznie. To było śmieszne, nie będę oszukiwał. Ale nie, Janet Player, spoko gościu. Nie będę mówił, mam u niego youtubera. Dziękuję bardzo na jego Discordzie, więc bardzo dziękuję i bardzo się cieszę. On sobie tam coś robi, bardzo fajnie jest. Może kiedyś będzie chciał zagrać ze mną, zagrać już miał zagrać, ale na Mindplayu coś się zbadżyłem, bo na jego live byłem i się zbadżyłem w miejscu i spadałem i ginąłem. Ciekawe. Bardzo interesujące. Dobra, nie wiem w sumie gdzie możemy polecieć, kto ma ładny skin. Gdzie jest gostek, co ma mieć ładnego skina? Kodowanie, gdzie ty jesteś? Ty, villagerem jest jakimś z dużym nosem. Ale Januszem jesteś. Ale masz nos jak taki villager Janusz, śmiesznie. Subku bodzi, fajnie, tylko troszkę nie działa jak sklep. O nie, no rzeczywiście jest Januszem. Troszkę śmiesznie. Aha, ciekawe dylematy ma pani Smine. Czemu ciekawe? Bardzo interesujące. Lecimy na czerwonych. Do tej pani, co właśnie mówi, że czemu jestem brzydka? Bo to było zdanie twierdzące, a nie pytające, moi drodzy. Kubodziej uczy i bawi, polecam się, polski, matematyka. No może angielski lepiej nie, chociaż tam umiem, ale angielski to raczej nie będę uczył. Angielskiego, chociaż umiem, ale lepiej nie. Lepiej nie, ale umiem, całkiem nieźle, ale lepiej nie, tyle. Nawet, dobra. Mamy 13 minutek i z tego miejsca wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego jakże przepięknego materiału. Na pewno wam się spodobał. Jeśli tak, to możecie to zaprezentować piękną łapką w górę, którą zostawicie pod tym filmem, nie opisem. I zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, subowania, co tam jeszcze, discordowania i do zobaczenia.